Cześć, dzisiaj na życzenie jednego z naszych widzów pokażemy, jak odblokować Mantisa 10. Sprawa jest prosta, mamy ekran, nie mamy tutaj żadnego ograniczenia mechanicznego, wystarczy zmienić ustawienia wyświetlacza. Wchodzimy w menu serwisowe, przytrzymując równocześnie przycisk Mode i Power. Weszliśmy w menu serwisowe i teraz wyświetlacz prosi nas o podanie kodu serwisowego. Wprowadzamy kod serwisowy. Wciskamy klawisz Mode, aby ustawić tutaj wartość. Chcemy wprowadzić wartość 1500, bo taki jest kod serwisowy. Tak, mamy 1000, 1 z 1000 i tutaj piątka. Tak, przeszedłem dalej, dlatego jeszcze raz. 1, 5, 0, 0. I to jest mój kod, tak? Teraz, żeby przejść dalej, potwierdzić ten kod, przytrzymuję dłużej przycisk Power. Jestem w menu serwisowym. Gdyby ten kod Wam nie zadziałał, to w starszych Mantisach kodem było 9221. Czyli jeżeli teraz Wam się to nie pojawiło, musicie wprowadzić kod 9221. Szukam ustawienia P9. Tak? Przechodzę pomiędzy ustawieniami przyciskiem Mode. Jak już znajdę ustawienie P9, wciskam przycisk Power. Jak widać, ustawione jest na 30% mocy. Mogę zwiększyć to lub zmniejszyć przyciskiem Power lub Mode. Przyciskiem Mode zwiększam wartości, no i chcę sobie ustawić tutaj 100% mocy. Ustawiam sobie na 100% mocy. Przytrzymuję, no to leci mi po prostu dalej, ale ja tutaj sobie klikam, ustawiam 100 i zostawiam. Czekamy, teraz wyświetlacz zapisuje ustawienia. Dobra. Teraz sprawdźmy maksymalną prędkość na trzecim biegu. No, jak widać, hulajnogę mamy odblokowaną.